Witam serdecznie. To drugi film po pewnej dłuższej przerwie, jednocześnie drugi z cyklu zajęć motywacyjnych, które mają być może wskazać Tobie, pokierować Ciebie, jeżeli chodzi o Twoją motywację do podjęcia terapii, podjęcia leczenia. O czym dzisiaj chciałem porozmawiać? No przede wszystkim chciałem dzisiaj porozmawiać o drodze do uzależnienia. Na początku przekażę 3-4 punkty ważne, które zwykle dyktuję pacjentom podczas zajęć psychoedukacyjnych. Po pierwsze, nie ma leku na chorobę alkoholową. Po drugie, w trzeźwieniu ważne jest, abyś nie skupiał się na tym, dlaczego się uzależniłeś, uzależniłaś, ale na tym, co dziś możesz zrobić, aby zatrzymać rozwój tej śmiertelnej choroby. Punkt trzeci, alkohol nie uwalnia od bólu, lecz jest jego przyczyną. I punkt czwarty, uzależnienie to wypadkowe działania czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. No, z tego tematu, który przed chwilą, z tych punktów, które przed chwilą przeczytałem, o których mówiłem, wynika treść dzisiejszego mikrowykładu, mikroedukacji. No, przede wszystkim uzależnienie nie bierze się z niczego. Jest to, tak jak wspomniałem, wypadkowe działania różnych czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Chociaż każdy z nas jest kimś innym, w inny sposób reaguje na różne trudności, problemy, ścieżki, drogi do uzależnienia są zwykle bardzo zbliżone. Nie każdy człowiek się uzależnia. To, aby powstało uzależnienie, jest wynikiem połączenia czy spotkania się różnych czynników, o których powiem teraz. Pierwsze z nich są czynniki biologiczne. Oczywiście są różne opinie dotyczące tego, czy uzależnienie jest genetyczne, czy nie. Natomiast bardzo ważne tutaj elementy, które mają wpływ na uzależnienie, to na przykład wyjściowo mocna głowa, która jest jednym z największych czynników ryzyka. Czyli jeżeli masz mocną głowę, potrafisz dużo wypić, ryzyko, że staniesz się osobą uzależnioną, będzie dużo większe. Drugi czynnik, który nazywany jest czasami genetycznym, to jest wyjściowo zwiększona tolerancja na alkohol. A więc mózg, wątroba, trzustka są częściej i znacznie bardziej intensywnie narażane na działanie alkoholu, gdyż normalnie, w naturalnych warunkach, po drugim, trzecim kieliszku mamy dość. W związku z tym, no, podsumowując krótko, przede wszystkim jest to tak zwana mocna głowa. Występowanie odruchów awersyjnych, czyli awersja na alkohol, odruchy wymiotne, zaburzenia równowagi, czy wyjściowo zwiększona tolerancja na alkohol. Bo tolerancja na alkohol, odruchy awersyjne tak naprawdę mają nas i słaba czy mocna głowa. Tak naprawdę odgrywają rolę, jeżeli chodzi o ochronę przed skutkami zatrucia alkoholem. Inne czynniki biologiczne, które jeszcze mogą mieć wpływ, to są mikrouszkodzenia w czasie porodu bądź życia płodowego. A także sam fakt, że alkohol wpływa na procesy mózgowe, tonizuje, hamuje wszystkie procesy, większość procesów, które zachodzą w organizmie człowieka już w trakcie picia. Na przykład zupełnie inaczej nasz mózg zachowuje się po małej dawce jednorazowej alkoholu, jeżeli chodzi na przykład o wytwarzanie określonych hormonów, dopaminy, a zupełnie inaczej, kiedy jest przewlekle narażony na kontakt z alkoholem. Drugie czynniki, które mają wpływ na uzależnienie, to są czynniki psychologiczne. Każdy z nas ma i różną odporność na smutek, przykre, trudne uczucia. To właśnie przykre uczucia motywują bardzo często do poszukiwania doraźnej ulgi. Istnieje również takie przeświadczenie, że alkohol przynosi ulgę i uśmierza ból. No tak jak wspomniałem, jest to na krótko, ponieważ inne jest działanie alkoholu. Jednorazowe, inne przypadki narażenia na taką długotrwałą intoksykację alkoholową, czyli na długotrwałe działanie alkoholu. No i w końcu trzecie czynniki to są czynniki społeczne. Tutaj na pewną rolę może mieć dzieciństwo, samotność, odrzucenie przez rodziców, gnębienie przez ojca. Mogą być na skutek tego różne postawy wobec alkoholu. Może być no, specjalny rodzaj awersji, może powiedzieć, do alkoholu, że ja nie będę taki jak ojciec, nie będę taki jak on i wiem, co alkohol zrobił w życiu mojej rodziny, więc ja tego nie będę więcej robić. Natomiast może być również tak, że czynniki społeczne to próba zdobycia akceptacji środowiska, w którym się otaczasz, w którym żyłeś czy żyłaś. Bardzo często w przypadku, kiedy są trudności, problemy w domu, tak naprawdę w cudzysłowie krzakowa grupa chłopaków jest grupą, która daje akceptację. Chcąc być zaakceptowanym, trzeba się napić. Chcąc poradzić sobie ze swoją
z brakiem samoakceptacji w środowisku, czy z brakiem akceptacji w środowisku, poszukujemy tej akceptacji gdzieś na zewnątrz. Wszystkie te czynniki w pewnym momencie muszą się spotkać. Myślę, że każdy z Was, każdy z nas potrafi podać te elementy, które miały wpływ na jego uzależnienie. Tak jak wspomniałem, nie ma jednego czynnika. Każdy z nas jest inny, każdy inaczej reaguje na różne zaburzenia, trudności. Natomiast dlaczego w takim razie o tym mówię, jeżeli na samym początku podałem takie zdanie, że trzeźwienie nieważne, skupienie na tym, dlaczego się uzależniłem, ale na tym, co dzisiaj mogę zrobić, aby zatrzymać rozwój tej śmiertelnej choroby. Dlaczego to jest takie istotne? No przede wszystkim to, na co masz wpływ, to są czynniki psychologiczne i czynniki społeczne. No tutaj, jeżeli chodzi o czynniki biologiczne, to na mocną głowę, na wyjściowo zwiększoną tolerancję w tym momencie nie masz już wpływu. Zresztą zwiększona tolerancja na alkohol, czy zmiana tolerancji na alkohol jest jednym z objawów diagnostycznych uzależnienia. Tak samo jak na przykład występowanie różnego rodzaju, ja to nazywam w cudzysłowie oczywiście, ogromnym uproszczeniu duchami awersyjnymi, to znaczy tak samo jak objawów abstynencyjnych, również na to nie masz wpływu. Masz natomiast wpływ na czynniki psychologiczne oraz na czynniki społeczne. Jeżeli Twoją drogą, Twoją ścieżką do uzależnienia były czynniki społeczne, poczucie samotności, odrzucenia, próba zdobycia akceptacji za wszystko, za wszelką cenę, to w tym momencie, mając taką wiedzę, poprzez swoją psychoterapię z terapeutą, z specjalistą psychoterapii uzależnień, możesz zacząć pracować nad poczuciem samotności, odrzucenia, nad radzeniem sobie z tymi uczuciami, nad nawiązywaniem nowych relacji, nad umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi, nad umiejętnością komunikowania. Są różnego typu warsztaty, umiejętności sprzyjające zdrowieniu. Jeśli chodzi o czynniki psychologiczne, to tutaj również no, na początku, wiedząc, że jest to Twoja ścieżka, Twoja droga do uzależnienia, możesz przepracować z terapeutą sposób reagowania na przykre, trudne uczucia, nad akceptacją tych uczuć, nad umiejętnością radzenia sobie ze stresem, nad umiejętnością poszukiwania jakiejś ulgi w cierpieniu, w trudnościach. Mając więc przed sobą taką wiedzę dotyczącą, która droga była Twoją właśnie drogą do uzależnienia, zyskujesz wpływ na to, żeby do uzależnienia w pewnym momencie nie wrócić, ponieważ tak jak wspomniałem i wielokrotnie mówię to na swoich filmach, że jeśli zabieramy w pewnym momencie alkohol jako Twoje źródło radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, uczuciami, no to w tym momencie potrzebne jest coś w zamian, czyli jakieś inne metody, zdrowe, konstruktywne metody radzenia sobie z tymi wszystkimi problemami, trudnościami, na które dotychczas Twoją odpowiedzią był przede wszystkim alkohol. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wniosłem w niego dzięki temu filmowi coś nowego do Twojej wiedzy. Zachęcam do dzielenia się z innymi linkami do mojej strony www.dariuszdopierala.pl, do subskrypcji mojego kanału, do polecania mojego kanału innym i oczywiście do dodawania komentarzy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Darek Dopierala.